Cześć, witam Was na kanale Video Tech. Dzisiaj przed Wami koło mnie obudowa od firmy Corsage IQ5000TRGB, którą dla Was przetestuję i też omówię, pokażę, jak to w środku wygląda i co to można w niej zamontować. Na ten test i recenzję tej skrzynki serdecznie Was zapraszam. Obudowa jest dostępna w kolorze białym albo czarnym. I tak naprawdę, pomimo tego, że może Wam się wydawać w kamerze, że jest to Big Tower, to jest to MIDI Tower. Jej wymiary to 560x530x251 mm i jest dosyć ciężka, bo waży 14,5 kg. Jest wykonana ze stali. Dodam, że stal ma grubość 1,6 mm, a więc jest to konkretny kawał stali z tworzywa i ze szkła hartowanego, przyciemnianego, jak widać na załączonym obrazku. Otwierane jest na zawiasach zarówno strona z hartowanym szkłem, jak też druga strona, strona serwisowa. Wszystko mamy na zawiasach, nie trzeba tego rozkręcać. Maksymalnie możemy w niej, według producenta, zamontować płytę ATX-ową, ale jak się uprzemy, EATX też wejdzie pod warunkiem, że nie będzie miał z tej strony od strony osłony, głównej arterii, przewodów 24-pinowego, 24 jakichś wystających dużych elementów. 3, tery, W sumie raz, dwa, trzy, cztery duże przepusty na topie obudowy nasze kable. Raz, dwa duże przepusty na dole na kablologię. I tutaj pod tą osłoną mamy raz, dwa przepusty. Też na kabelki, oczywiście z gumowymi przelotkami. Siedem slotów rozszerzeń plus dwa. Pionowe, więc można zamontować kartę w pionie. W komplecie nie ma niestety ani razera ani mocowania, trzeba sobie to dokupić. Natomiast miejsca montażowe są. Maksymalna długość karty graficznej, którą tutaj zamontujemy, to jest karta o długości 400 mm. Tutaj mamy okienko w piwnicy na zasilacz i on może mieć głębokość maksymalnie 250 mm, a chłodzenie pod może mieć wysokość maksymalnie 170 mm. Osłona piwnicy nie jest demontowana, przynajmniej ten fragment, ten można zdjąć i jest dołączona taka specjalna jeszcze zaślepka naprzód. W całej tej obudowie możemy zamontować maksymalnie 10 wentylatorów 120 mm, albo 4 wentylatory 140 mm i 4 wentylatory 120 mm. Yy, mamy w komplecie tylko... Albo aż trzy wentylatory LL120 RGB, którymi steruje, tak naprawdę za chwileczkę Wam pokażę. On jest z tyłu umiejscowiony, kontroler Commander Core T. No i oczywiście oprogramowanie IQ, które trzeba sobie zainstalować pod Windowsem. Każdy z tych wentylatorów kręci z prędkością obrotową od 600 do 1500 obrotów i jest wyposażony w 16 diod ARGB, więc pełna mm, możliwość customizacji. Wyglądu tej obudowy, podświetlenia tych wentylatorów w zasadzie. One są montowane na takiej tacce. Tutaj ją odkręcamy, wyciągamy całą tackę, co ułatwia montaż. I teraz radiatory w całej tej skrzynce zamontujemy aż trzy radiatory 360 mm na topie. Na przodzie albo tutaj po zdjęciu tej osłony mamy miejsce też montażowe na trzy wentylatory, w zależności co chcemy. Te radiatory mogą być dosyć grube. Maksymalna ich grubość to 60 mm, więc naprawdę pokaźnej grubości te trzy radiatorki można sobie tutaj mm, zainstalować. Z tyłu zmieścimy tylko albo IOS 120, albo wentylator 120 mm. Tył wygląda w ten desen. tutaj na górze mamy, moi drodzy, jeszcze taki otwór wentylacyjny ułatwiający wyprowadzanie powietrza i top obudowy, osłona górna obudowy, która jest na zatrzasku, trzeba sobie wstawić tu paluszki, pociągnąć i cały top nam wyjdzie, to za chwileczkę Wam pokażę. Filtry przeciwkurzowe na froncie, na topie, od spodu obudowy i tutaj z tej strony jest okienko od środka, też jest na magnesie. Filtr przeciwkurzowy, przód, proszę bardzo, otwierany w piękny sposób i mamy dostęp do wentylatorów, jakbyśmy je chcieli całej tacki wyciągać. Też od tej strony się można tutaj dostać bez problemu i góra Podnosimy, otwieramy i mamy dostęp do też filtra przeciwkurzowego i montażu wentylatorów albo radiatora na górze. Cała budowa oprócz tych trzech wentylatorów ARGB wyposażona jest w sześć pasków LED-owych. Dwa są na topie, dwa są na froncie z jednej i z drugiej strony, tutaj z boku, i dwa są na dole, więc iluminacja jest pełna. Skoro już przy topie jesteśmy, mamy tutaj przycisk reset, wyjście na sławki, USB typu C, cztery razy USB typu 3.0 i power, wszystko power podświetlany. Serwisowa strona. Otwieramy sobie klapkę, filtr przeciwkurzowy zabezpieczony fabrycznie taśmami, taśmą malarską zasadnie, żebyśmy go nie zgubili po drodze. Tutaj mamy właśnie to, co Wam mówiłem, możliwość zamontowania albo radiatora 360 mm, albo trzech wentylatorów 120 mm, kontroler RGB i kontroler PWM w jednym. To, o czym Wam też mówiłem, podłączone za pomocą USB do płyty głównej, wysterowane za pomocą opakowania IQ, jest też tutaj termistor i cała główna arteria to się nazywa Rapid Road, czyli miejsce na całe kable, które biegną sobie główną wiązką na płytę główną i stopu obudowy na dół. Jej szerokość to 30 mm, więc. Bez problemu powinny tutaj się grube kable zmieścić, szczególnie, że głębokość jest też do, dosyć duża, tutaj na kable z 5 4,5 do 5 cm mamy głębokości, więc z kablologią nie powinno być tutaj problemu. To też zaraz sprawdzimy, bo zmontujemy w tym komputer zestaw. 3 miejsca na dyski 2,5 calowe, dwa miejsca na dyski 3,5 calowe. Ten braket na dole można wyciągnąć, wtedy powiększy nam się miejsce, głębokość na nasz zasilacz. Albo go przesunąć. Na przednią stronę, że nie montujemy z przodu grubego radiatora, wtedy nam się tutaj schowa, i też zyskamy sporo miejsca od tej strony. Tutaj przy tej podstawie, przy tych nóżkach takich bocznych, metalowych, notabene, to jest metal, pod spodem w tych otworach w szczelinach widzicie biały pasek, to jest właśnie jedna z listw LEDowych po tej stronie, po drugiej stronie jest druga listwa LEDowa. No i tutaj, z tej strony te białe to też są listwy ledowe. Do budowy użyłem mojej standardowej płyty testowej do testowania wciśnięcia temperatur w obudowach, czyli Aurus X470 pod stole Ryzen 5800X. Stary, poczciwy, dobry Fortis trujeczka, RTX 3060 od Aurusa, pamięć 2x8 3200 MHz od Corsaira i zasilacz FSP Hydro GSM Pro Lite. Fajne zasilacze. Też je lubię ostatnio używać. Spodobały mi się i w niezawodności, i w cenie. Od tej strony z montażem nie ma absolutnie żadnego problemu. Jest dużo przestrzeni, naprawdę na zabudowę. Troszeczkę przeszkadza ta osłona w przeprowadzeniu kabla 24-pin, więc można ją ewentualnie zdjąć. Jeżeli tam będziemy montowali wentylator, no to tym bardziej musimy ją zdjąć. Zobaczcie, ile jest przestrzeni na górze. Od topu tutaj dotykam radiatora, sekcji zasilania na górze, do, do samej góry obudowy jest masa. Masa, moi drodzy. Miejsca, które możemy wykorzystać na chłodzenie, aż ono się prosi, żeby tutaj zamontować albo grube potężne Aio, albo jakiegoś customa, tutaj faktycznie zrobić. Ale przejdźmy na drugą stronę. Również bez problemu wszystkie te miejsca przeznaczone mm, przez Corsera na montaż kabli się sprawdzają. Opaski, że trzymają kabelki. Nie musiałem użyć ani jednej opaski zaciskowej. Yy, wszystkie kabelki od kontrolera są na tyle długie, że spokojnie je można sobie tędy puścić do płyty głównej. Yy, to już jest fabrycznie spięte, więc tego nie. Poprawiałem EPS, tylko dołożyłem tutaj jedną tasiemkę rzepową, która jest w komplecie z obudową. Są, jest jeszcze chyba cztery albo pięć takich tasiemek, więc spokojnie można sobie wykorzystać. No i tak naprawdę fajnie, bo jest naprawdę dużo przestrzeni na zrobienie kablologii, jeżeli tutaj, właśnie tak jak tutaj. Kabelki puścimy tędy, spokojnie możemy się dostać do trzech dysków miejsc montażowych na trzy dyski 2,5-calowe. Ten koszyk, jak nie używamy, dysków 3,5, można spokojnie wykręcić, usunąć i będziemy mieli tam jeszcze więcej miejsca na kable. Bo zasilacz ten FPS-a nie jest na tyle yy, głęboki, żeby nam przeszkadzał ten koszyk w jego montażu. Bo zasilacz montujemy od tej strony, nie od tyłu, nie ma tam żadnych yy, sanek montażowych. Wkładamy go po od tej strony, więc musicie o tym e, pamiętać. Tu jest jeszcze jeden termistor, nie założyłem go wcześniej, e, jeden wychodzi z tej strony, co Wam pokazywałem wcześniej, a tu jest jeszcze drugi, od drugiej strony do kontrolera wpięty, więc mamy dwa termistory, które możemy wykorzystać. 6 e, złączy PWM na nasze wentylatory i sześć złączy na RGB do wentylatorów Corsera. Oprócz tego mały hubik, który steruje e, listwami RGB w tej obudowie. 10 minuta testu dobiega końca. Temperatura otoczenia 22,6 stopnia Celsjusza i temperatura mojej drodzy na no podsłonecznej 79,1 stopnia Celsjusza, co uważam za dobrą temperaturę jak na 5800X. Co prawda ustawienia stokowe, na wszystkich rdzeniach pod obciążeniem pracuje w granicach 4500 do 4600 MHz. Napięcie, któremu ustawił BIOS, to jest. Około 1,3 czy 20 V sobie tutaj oscyluje. Oczywiście wentylator Photoshop zakręci się cały czas na pewnych obrotach i tak naprawdę to on generuje tutaj największy hałas. Więc reasumując, te temperatury procka w tej obudowie pod obciążeniem są dobre, ale dołóżmy sobie jeszcze obciążenie karty graficznej. Temperatura otoczenia 22,8 stopnia Celsjusza nieznacznie nam tutaj wzrosła, przez to, że nam komputer podgrzewa otoczenie. Dołączyłem tylko do już trwającego testu test karty graficznej, który się kleje tutaj w tle, i temperatura procesora skoczyła na mojej drodzy, do 87 stopni, czyli o 8 stopni więcej niż było bez obciążenia karty graficznej. Jak widać, w tej budowie skutecznie nam ta, to GPU podgrzewa nasz procesor. Sekcja zasilania 54 stopnie, więc chłodna. Napięcie takie samo, jak wcześniej. Tak jak mówię, tutaj nic nie zmieniałem, nie uruchamiam go nawet ponownie. I karta graficzna maksymalna temperatura 54,2 stopnia, hotspot 65 stopni, więc bardzo dobre temperatury samej karty graficznej, ale odbija się to na temperaturze procesora, która jest zdecydowanie wyższa 87 stopni, czyli o 8 stopni. Około od tego co widzieliśmy poprzednio, ten tylny wentylator w tej obudowie przydałby się zdecydowanie, i jeżeli ktoś się na nią zdecyduje, to. Namawiam na zakupienie go, to powietrze będzie szybciej wyciągane, w ogóle będzie wyciągane metodą mechaniczną ze środka obudowy na zewnątrz przez ten tylny wentylator, przez co te temperatury powinny być zdecydowanie niższe. Szkoda, że nie ma go w komplecie. RGB, jak widać na załączonym obrazku, jest i wygląda całkiem sensownie. Te paski LEDowe, które idą sobie tutaj pionowo i tam pod spodem, zresztą też na górze, tylko nie mam jak Wam tego pokazać w pełnej okazałości. Plus te wentylatory, które są na mm, froncie, robią na pewno niezłą robotę A propos RGB, i nie uważam, że było jakieś nachalne przesadzone to RGB. Oczywiście można tym sterować za pomocą opakowania IQ, zmieniać, sobie konfigurować i robić z tym de facto wszystko, co sobie zażyczymy, łącznie z kustomizowaniem każdego. Wentylatora czy też taśmy lodowej w innym kolorze. Jak ktoś ma ochotę zrobić sobie choinkę swojego komputera, to też nie ma oczywiście żadnego problemu. Także pod względem podświetlenia ta obudowa jest całkiem ciekawa. A tak sterowanie tym wygląda w praktyce. Wybieramy sobie tu, oczywiście już na front panelu mamy odczyt z sensorów, które są załączone do kontrolera. No i trzy wentylatory, które tutaj są w tej obudowie, możemy sobie konfigurować. Jak również paski LEDowe, każdy możemy sobie ustawić tak, jak sobie życzymy. Więc dla osób lubiących podświetlenie, lubiących RGB, no dosyć ciekawe, ciekawa. Opcja kustomizacji pod względem koloru, sterowanie wentylatorami, możemy sobie ustawić ich tryb. Ja generalnie lubię ustawić na zbalansowany, wtedy sobie zdecydowanie więcej powietrza dostarczają do środka obudowy, w zależności od temperatur procesora i karty graficznej, które są w środku. I tu z tych dwóch termistorów, które tam widzicie, to one są akurat w tym momencie na tyle obudowy, więc taka temperatura panuje tam na stronie serwisowej. Jeszcze przepływ powietrza tych przednich wentylatorów. One pracują teraz na maksymalnych obrotach i mają, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, czy nie, 2,5 metra na sekundę nam wieją, więc w całkiem sensownej ilości dostarczają nam to powietrze do środka obudowy. Czas na krótkie podsumowanie po tej obudowy IQ 5000 T RGB od firmy Corsair. Najpierw plusy, bo jest ich więcej. Po pierwsze, świetna jakość wykonania całej obudowy, wszystkich materiałów użytych do tej obudowy. Po drugie, świetny, prosty montaż w tej obudowie. Wszystko pasuje bez problemu do wszystkich miejsc w tej obudowie. Jest bardzo dobry dostęp, świetna, ym, świetne rozplanowanie kablologii. Bez problemu można zrobić nawet bardzo rozbudowaną o kolejne, o kolejne, kolejne RGB kablologię. Dużo miejsca na customowe chłodzenie eee, cieczą. Trzy radiatory 360 mm się tu mieszczą, dosyć grube 60 60ki więc duże pole do popisu. Ale żeby nie było zbyt kolorowo, to jak zwykle też o minusach trzeba powiedzieć. Po pierwsze, brak tylnego wentylatora. W obudowie w tej cenie, ocenie będzie za chwilę, tylny wentylator powinien być. Zdecydowanie poprawiłoby to temperatury w środku, więc jeżeli ktoś się decyduje na tą obudowę to od razu zadbać sobie o tylny wentylator, bo bez niego te temperatury karty graficznej jeszcze są w porządku, ale przekłada się to zdecydowanie na temperaturę procesora, bo to powietrze nie jest mechanicznie usuwane z obudowy i sobie bardzo powolutku unosi się do góry i jest odprowadzane przez górę. To pierwszy minus. I drugi, moi drodzy, cena. Ja nie wiem, co się stało, moi drodzy, z Corserem i wyceną tej obudowy, ale według mnie 1800 około złotych za tą skrzynkę to jest lekka przesada. O wiele taniej i też od firmy Corsair można kupić obudowy o podobnej funkcjonalności. Może nie tak naładowane RGB, ale o podobnej funkcjonalności, jeżeli mówimy o montażu i nawet o zrobieniu customa w tym, czyli chłodzenia cieczą. Więc ja nie wiem co się stało z ceną tej obudowy, ale 1800 zł to jest zdecydowanie za drogo, o te 860 zł co najmniej w przypadku tej skrzynki, bo nawet ta super jakość, wykonanie miejsca montażowe na customa nic nie usprawiedliwia tak wysokiej ceny tej skrzynki. Jeżeli ktoś już się zdecyduje na tą obudowę, to zdecydowanie polecam ją kupić, żeby zrobić w niej customa i wykorzystać jej potencjał i możliwości idąc właśnie w tym kierunku. Ode mnie rekomendacji z racji właśnie tej ceny nie będzie, ale muszę jej przyznać, bo jest świetnie wykonana naprawdę i nie mam tutaj się do czego przyczepić. Moje wyróżnienie za super jakość, bo naprawdę jest to bardzo dobrze wykonana skrzynka z bardzo dobrych materiałów. Pod filmem znajdziecie w opisie linki do sklepu Moralenet do tej obudowy w kolorze białym i też w kolorze czarnym taką, tu, którą tutaj widzicie. Wrzucę Wam też platformę testową, żebyście wiedzieli, na czym testowałem. Płyty 470 już nie ma, więc zamiast niej wrzucę jakąś inną, więc sobie możecie sprawdzić i ewentualnie też tam poklikać sobie troszeczkę po tym koszyku. Ode mnie to tyle, moi drodzy, z tego testu, recenzji i prezentacji najnowszej obudowy od firmy Corsage 5000T IQ RGB. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was wideoblog Tech. A i dajcie mi jeszcze znać pod filmem, co Wy o niej myślicie, zarówno o w samych jej możliwościach, jak też o jej cenie. Trzymajcie się. Hej!